Kiedy udałam się w tygodniu do swego spowiednika i odsłoniłam stan swojej duszy, a szczególnie, że unikam wewnętrznej rozmowy z Bogiem, otrzymałam taką odpowiedź, że nie wolno mi się usuwać od wewnętrznej rozmowy z Bogiem, ale mam wysłuchiwać się słowa, które mówi do mnie. Postąpiłam według wskazówki spowiednika i przy pierwszym spotkaniu z Panem upadłam do stóp Jezusa i sercem rozdartym przepraszałam za wszystko. Wtem Jezus podniósł mnie z ziemi i posadził obok siebie i pozwolił mi położyć głowę na piersiach swoich, abym mogła zrozumieć i lepiej wyczuć pragnienie Jego najsłodszego serca. I wtem rzekł mi Jezus te słowa. Córko moja, nie lękaj się niczego. Jam zawsze z Tobą. Wszyscy przeciwnicy o tyle Ci tylko szkodzić będą, o ile ja im na to pozwolę. Tyś mi jest mieszkaniem i stałym odpocznieniem moim. Dla Ciebie powstrzymam rękę karzącą, dla Ciebie błogosławię ziemi. W tej samej chwili uczułam jakiś ogień w sercu swoim. Czuję, że ustają zmysły moje. Nie wiem, co się wokoło mnie dzieje. Czuję, że mnie przenika wzrok Pański. Poznaję dobrze wielkość Jego i nędzę swoją. Cierpienie jakieś dziwne przenika duszę moją i radość taka, jakiej porównać z niczym nie zdołam. Czuję się obezwładniona w objęciach Boga. Czuję, że jestem z Nim i rozpływam się jako jedna kropla wody w oceanie. Nie umiem tego wyrazić, co przeżywam. Po takiej modlitwie wewnętrznej czuję siłę i moc do pełnienia cnót najtrudniejszych. Czuję niechęć do wszystkich rzeczy, które świat ma w poważaniu. Pragnę całą duszą samotności i ciszy.